Dzień dobry, pani Marzena. Tak. Proszę pani, kojarzy pani Krystiana Szymańskiego, prawda? Nie bardzo. No, pani syn mu wybił 3 zęby 3 dni temu. No i właśnie w tej sprawie dzwonię. Jeszcze raz. Pani syn dla mojego syna wybił 3 zęby 3 dni temu. Żart? Nie, poważnie. No, Krystian Szymański, oni już się kiedyś bili. Kojarzy pani? A przepraszam bardzo, a do kogo pan dzwoni? Do pani Marzeny. A nazwisko bardzo proszę tej pani Marzeny. A proszę bardzo. No tak. No tak. A teraz jeszcze zapytam się, jak mój syn ma na imię? Mateusz. Mateusz? Tak. I kiedy się bił z synem? 2-3 dni temu, coś takiego. No mój, no proszę pani, może ja do pani podjadę po prostu. A zapraszam. A zna pan adres? Tak, znam. Zapraszam, nie ma problemu. To niech pani zaparzy już herbatkę, i, a, znaczy wodę na herbatkę i za chwilę będę. Dobrze. No. Nie, wiecie pani, a ja mogę z tatusiem przyjechać? Może przyjechać z tatusiem. A da mi pani i buzi, jak przyjadę? No nie wiem. No proszę, wiecie pani, bo nasza mama wyjechała do Rosji i nie ma kto mnie pocałować, a tata nie lubi, bo tata nie ma zębów. O kurczę decha. A tak szczerze mówiąc, to ja ten program, to ja oglądam nawet z synem. Tak? Z Meduza, tak. O, to ja bym naprawdę panią przytuliła. Szczerze mówiąc, oglądałam ten program razem z synem i też się strasznie uśmiałam. No nie wiedziałam, że akurat padnie na mnie. A kurde, ale jaja. No, jak cholera. Ale mły. Pozdrowi pani syna, ale mam do pani prośbę. Słucham. Niech pani pójdzie do syna do pokoju teraz i niech pani zobaczy na monitor i... No już idę. No. I pani sprawdzi, czy dał łapkę w górę pod streamem. Czy co dał? Łapkę w górę. Łapkę w górę? Łapkę. Łapkę w górę. Dajemy już łapkę w górę. Poleciało. O, dziękuję. Halo, siema. Halo? Siema. No siema. Hej. A wiesz co się dzieje? Wiatr niewielki się chwieje. Dobrze. No. No. Ale nie wiedziałem, że ten, że odbierze. Ale że powiem ci, że kurde, w końcu ktoś dał normalny numer, żeby wkręcić, także dzięki. No. Wariaty, no. Dajcie dla kumpla, nie wiem, uśmiechniętą minę na czacie. Dobra, wariacie, dzięki, pozdrów mamę. Nie? Pozdrawiam cię, stary, pozdro. No, jak coś, to ja ten YOLO wysyłałem ci parę donate'ów. Dzięki, stary, pozdrów mamę. I spokojnej nocy, oglądaj dalej live'a, nie? No. Meduza, nara, trzymaj się, byku. No, dzięki, cześć. Piona. Kurde, no i to jest normalny gość. Dał numer, wkręciliśmy, pośmiali się i to jest zajebiste, nie? Także dawajcie normalne numery, bo ja nikogo nie obrażę. Siema, masz chwilkę porozmawiać? Możemy, czy nie za bardzo? No, możemy, ale nie z kim rozmawiam. No, ja jestem Adrian. Słuchaj, mam taką sprawę do ciebie, nie znasz mnie. Ja cię znam troszkę z widzenia, wiesz? A no dobra, no. Mam taką sprawę, bo słyszałem, że nie masz z kimś na Sylwestra, tak? Prawda?
A co się stało? No nie wiem, no. Znaczy ogólnie nie miałam planów na Sylwestra, ale gdzieś się wpierdzielę. No to kurde, powiem ci, że możemy razem, bo ja mam gdzie iść, ale nie mam z kim, to chętnie bym cię zabrał ze sobą, co ty na to? No ale ja nie wiem, jak nazywasz. No Adrian, no powiedziałem. Nazwisko to weź, nie wiem, napisz na fejsie czy coś. No to weź, no to weź wpisz na Facebooku Adrian Salamon, zobacz sobie, taki model. Adrian jak? Salamon, model, taki, wyskoczy ci, na pewno będziesz wiedziała. No dobra. No. Przystojniak taki jest ze mnie trochę, ale ten. Dobra, jak będę w domu, to się... Nie, no, rzuć teraz okiem i powiedz mi, czy jesteś zainteresowana, bo słuchaj, powiem ci, że konkretny Sylwester się szykuje. No, ale skąd ty w ogóle jesteś? Słucham? Skąd w ogóle jesteś? Ja? 23 kilometry mam do ciebie, ale ja po ciebie podjadę, spokojnie. Ale ty w ogóle... Ej, dobra, to ja podjadę na małe pole, okej? Okay? Ona tam mieszka i się chyba przestraszyła. Zadzwonimy, że to wkrętka. Ona, to podjedziemy na małe pole, ona co? I rozłączyła. O nie, ona w szoku. No? No, czemu się rozłączyłaś? No bo jestem akurat w towarzystwie, ale jak będę miała, to tą sprawę. Ej, dobra, to ja poczekam pod twoim domem, dobra? Będę stał. O której będziesz jak wracała? Pod moim domem! Coś ty! Ja tak. Jestem w córku teraz. No dobra, to ja poczekam pod twoim... Ja wejdę. Twoja mama jest w domu? Jesteś głupi! Nie! To ja powiem... Nie ma w domu. Ja powiem twojej mamie, żeby ci kwiaty przekazała. No... Nie. Tak, dobra, to ja czekam pod twoim domem. O której będziesz około? No, proszę czekaj. A czemu jesteś taka niemiła dla mnie? Jestem zawsze miła. No to czekam na buziaka. O której będziesz pod domem? Nie interesuj się. O kurde, czyli muszę czekać aż... No dobra. No dobra. No to czekam. Trzymaj się. Kurde, jakaś dziwna taka, co? Chyba wiedziała po jakimś czasie. Dzień dobry, proszę pani, można zamówić pizzę? Tak, proszę numer telefonu. 530. 530. Ulica. Ulica, tato, jaka ulica? Proszę pani, tata zaraz poda ulicę, dobrze? Dobrze. I ja poproszę dużą pizzę. Ale, najpierw muszę mieć ulicę, żeby przejść do zamówienia. A nie, bo to tata zaraz da ulicę. No to musimy czekać, aż tata da ulicę. To ja pani dam tatę, tylko proszę pani, bo tata bardzo niewyraźnie mówi, bo on nie ma zębów, bo mu wyrywali dzisiaj i będzie miał sztuczne niedługo. Dobra. Tato, masz panią, musisz podać jej adres nasz. O, halo? Dobrze, proszę podać adres. Kaulin 6B przez 3. Jeszcze raz, jaka ulica? Kaulin 6B przez 3. Wie pan co, może niech pan powie córce, a córka mi powtórzy, dobrze? Kaulin 6B przez 3. Nie, no wie pan co, ja nic nie rozumiem. Niech pan napisze gdzieś tam córce na kartce i córka niech odzwoni do mnie, dobrze? Słucham teraz. Proszę pani. To ładnie! Jak ona szału dostała chyba. Dzień dobry, proszę pani, można zamówić pizzę? Można. I poproszę dużą pizzę jedną. Ale jaką? I sosem pomidorowym, serem, pieczarami,
kurczaczek. Mhm. Szyna. Mhm. Pomidorek. Aha. Kukurydza. Mhm. I poproszę cebulkę, bo proszę pani kochana. Mhm. Jaki adres? Ja dam tatusia, a on poda, dobrze? Mhm. Tato, bo ja zamawiam pizzę i musisz podać adres. No kurwa, babcia pozwoliła zamówić pizzę mi. No, halo? Tak? No, pizzę, żeby zamówić. Mhm, to już mam podaną, tylko adres jeszcze. Kaolin 6B przez 3. Jak? Kaolin 6B przez 3. Chełmińska? Nie. Kaolin 6B przez 3. Nie rozumiem, przykro mi. Kaolin 6B przez 3. Nie wiem, nie zrozumiem, przykro mi. No, to powiedz, bo zrobił się. Halo? Mhm. Pisze pani Kaolin 6B przez 3. Nie rozumiem, naprawdę. Pisze pani kochana. Kaolin 6B przez 3. Dalej nie rozumiem. No przecież tato, ta pani chyba jest najebana trochę. Pisze pani... Przepraszam, to są jakieś żarty, czy na poważnie? Bo ja nie mam czasu tu stać i... Nie, no... Trzymaj. Ostatni raz pytam, to są jakieś jaja? Pisze pani... Halo? Tak? Kaolin 6B przez 3. Ostatni raz pytam, są jakieś żarty, czy co? No, dobra, do widzenia. Nie dogadamy się. To nieźle!